Obejrzeliśmy, proszę Państwa, film Tadeusza Konwickiego, jak daleko stąd, jak blisko. Ten film y, z 1972 roku. I to właściwie był ostatni film Tadeusza Konwickiego, wielkiego pisarza w PRL-u. Bo potem następny, on już potem był związany z opozycją antykomunistyczną i właściwie był zakazany, w, 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 bo on wcześniej... Niewiele filmów nakręcił, ale każdy wielki, wspaniały. To był ostatni dzień lata, Zaduszki, Salto i właśnie to, jak daleko stąd, jak blisko. I to, no i teraz mówię już potem, już w wolnej, że tak powiem włoskiej, lawa na, na motywach Mickiewicza i Dolina Isy według powieści Czesława Miłosza. I ten film, ja pamiętam, go z dawnych lat też zrobił wtedy, zrobił wtedy ogromne wrażenie. Ten, jak daleko, stąd jak blisko? I chciałem Ciebie zapytać. Już troszeczkę na początku, w paru zdaniach mówiłeś, że byłeś na planie tego filmu, ale gdy wybierałeś tą, sw ten swój film do Mistrzowskiej Piątki, właściwie dlaczego tak dopełni to, to wyjaśnienie? Wybrałeś e, ten film. No, myślę, że dlatego przede wszystkim, żeby pokazać Państwu, że są różne sposoby opowiadania. Że można opowiadać film skojarzeniowo, że można opowiadać film, który nie ma zdecydowanej fabuły, że można opowiadać film niesłychanie personalnie, odwołując się do własnej biografii, odwołując się do własnych przemyśleń i do własnej symboliki. I że tego typu opowieść pozostaje czytelna, dla mnie jest czytelna w tej chwili tak samo, jak była w 70. W drugim roku, a nawet myślę, że jest jeszcze bardziej czytelna. A te symbole, które są tutaj e, użyte, e, one nadal są aktualne. E, myślę, że może w tej chwili jeszcze bardziej aktualne niż wtedy. Tak, ten film ma taką formę. Można powiedzieć jakiegoś eseju, też, tak, eseju filmowego, yy, bo właśnie, co byś powiedział o no. formie tego filmu dokładnie, bo to jest jakaś taka forma oczywiście alinarna, mieszają się czasy, wojna, y, czasy i stalinowskie i, i tam są chyba nawet ta scena na zborcu, na marzec na z, do, z Gdańska, 68, 68 tak. marzec. I, i, czyli to jest właśnie to pokolenie, ten Andrzej, mm -hmm. no, to wszystko to jest pokolenie wojenne i powojenne, prawda? I, no i charakter taki somnambuliczny tego filmu, to się gdzieś wszystko dzieje we śnie. On sobie przypomina, on tam mówi, że chce przejść do e, przyszłości, która jest przeszłością. przeszłością. Jest to bardzo, bardzo literackie, to jest, tak jak mówisz, eseistyczne. Ale to jest również no, niebywale osobiste. I dzisiaj jak z tobą oglądałem ten, ten film, to pomyślałem nie tylko o Konwickim, ale również o Miłoszu. Że nagle zobaczyłem, zobaczyłem ten, ten świat, ten, ten, ten zapisany w pamięci świat, a pamięć jest, jest, jest bardzo ciekawym środkiem wyrazu, ponieważ pamięć nigdy nie jest obiektywna. I ten film mówi o tym, że pamięć jest czymś takim zapisem twórczym, i że, że pamięć nie musi być bezpośrednia, że można uzyskać pewien, pewien dystans. I o, o, znaleźć artystyczną formę w olbrzymim niedopowiedzeniu, bo tu jest cała masa niedopowiedzeń. Niedopowiedzenia w ogóle jako pewna forma filmowa, one się sprawdzają w filmie zawsze, ale tutaj te, powstaje pewien język poetycki. Dlatego pomyślałem o miłoszu, że, że jest to poemat. Właściwie tak pomyślałem: ten, ten, ten film jest, jest poematem. Jest by, 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 bardzo autorskim językiem filmowym, który jednak nie używanym w tej chwili, tak się w tej chwili nie robi filmów, nigdy nie wiem dlaczego, ale jednak nie robi się, opowiada się linearne story, opowiada się pewne e, e, historie. E, natomiast w tym filmie jest niebywała bezinteresowność i wiara w to, że widz te poskładane fragmenty czyjejś pamięci złoży razem w jedną, w jedną całość i każdy film, widz złoży to w swoją całość. Też muszę tak przy okazji powiedzieć Państwu, że kiedyś dość przypadkowo znalazłem się w Wilnie i z kolegą konwickiego z klasy. On był w klasie z Konwickim i on mnie zaprowadził. Pokazał dom, w którym Konwicki mieszkał, e, okolice. Była tam stacja kolejowa, wilejka, rzeka. Wszystko tak, jak on pisał w tych swoich, w swoich książkach. To wszystko się gdzieś zgodziło w tym pejzażu. Już było pewne niedopowiedzenie. Tak samo jak byłem w Dolinie Isy Miłosza, do której zresztą do tej doliny. To nie to, to mnie zaskoczyło, ale w ogóle zdumiało, wchodziło się do Doliny Isy, wchodziło się przez dom wariatów. To było jedyne przejście, żeby przejść do Doliny Isy i dostać się, do, bo tam był w Niewiarze był dom, w którym miłość się urodził, trzeba było przejść przez dom wariatów. To, to, to było fantastyczne, mi się tak spodobało, że to, to takie wejście do twórczości miłosza przez dom wariatów. A to przecież ta dolina Isy też została przez niego opowiedziana. T -t tu jest pewna wspólnota języka, wspólnota kodu poetyckiego, bym powiedział. E, a ponieważ um, czasami odczuwam głód takich filmów, e, czasami staram się w swoich filmach gdzieś poruszać tej. Tej samej takiej lekko-sonnamulicznej materii, ale też bardzo często ulegam jednak konieczności opowiedzenia historii, no ponieważ e, 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 zależy mi na, na widzach, zależy mi na tym, żeby być zrozumiałym, ale tutaj e, ten kod, ten kod pamięci, który jest z 1972 roku, e, ten kod pamięci, on się trochę zmienił. W, w, we współczesnej Polsce. Ja myślę, że ten kod pamięci e, przy całej niezgodzie na współczesność e, u Konwickiego e, też by się w tej chwili zmienił. Nie wiem, czy nie na bardziej okrutny, nie wiem, czy na bardziej e, taki e, bardziej pesymistyczny, bo jednak tutaj mamy pewną nadzieję. Ten Żyd lecący nad Polską, te trzy religie, to dla mnie to jest takie opisanie świata. Tego świata już nie ma. Teraz świat się zrobił zero-jedynkowy. No ale on tutaj też Konwicki mówi w tym filmie, że świat się zmienił. Mam do, do rodziców. Prawda? Ten świat już nie jest taki sam. Nie, nie jestem już w waszym, w waszym świecie. Także po prostu. Chciałem dać taką lekcję filmowego języka, który jest lekko zapomniany, można powiedzieć, że to jest taka lekcja martwego języka filmowego, ale. Ale, yy, yy, ale to dalej to, robiącego wrażenie. Da, da, zdecydowanie robiącego wrażenie, ale zastanawiam się, czy on jest już całkowicie martwy, czy też można takiego języka użyć we współczesnej produkcji Musimy filmowej. produkcji, artysta odpowiedni, wiesz, który to no. będzie potrafił no. i który to. I, i, i odbiorca też oczywiście. I, ja oddam za, tak. za chwilę um, Państwu głos. Tu wspomniałeś o tym wspaniałym elemencie w tym filmie, czyli wielokulturowości, tu. tu to jest niesamowite. Konwicki wychował się tam w tym tyglu wielonarodowym, wieloreligijnym, i tutaj mamy te trzy obrzędy: i żydowski, i prawosławny tak. i katolicki. I to wszystko było w jakiejś jedności, w jakiejś symbiozie. I w gruncie rzeczy w tym wątku żydowskim, to jest jedna najbardziej wstrząsających scen w tym filmie, kiedy on zapowiada temu swojemu przyjacielowi Żydowi, że chcecie uchronić przed śmiercią. Właściwie. I widzimy tych Żydów, to jest taka scena zapowiedzi Holokaustu właściwie, niesamowita, wspaniała, yy, wspaniała scena. Yy, ja, yy, ja chciałbym jeszcze tu wspomnieć, nie wiem, co, yy, jak ty się te, na ten, do, do tego tematu ustosunkujesz, ale to jest film również teologiczny, ja się tu jeszcze nie przedstawiłem, tak. ja się nazywam Luther. jestem księdzem rzymskokatolickim i, i z, z filmem się już dawno znamy, ale jednak no, ten to, to jest głęboko również teologiczny film, tak. bo przecież tam ciągle przez ten cały film powtarzają się słowa o wierze, o, o niewierze. Tam jest piękne takie zdanie. O niebie zdanie... piekle. Bogu, tak, o niebie prawda? piekle. Czy trzeba wierzyć, żeby żyć? Żyjemy pośród wiary i niewiary. Potem, poś... Potem znowu pośród wiary i niewiary. To jest fantastyczne, bo właściwie. Siłą, jeżeli w ogóle ma być wiara, to ona musi być przepełniona wątpliwościami. Nie ma wiary bez wątpliwości. Jak ktoś uważa, że wszystko już wie, to znaczy, że to już albo sekt, albo, albo już nie wierzy. Więc wiara musi być połączona z wątpliwościami. Ten film to nam daje. No, jak patrzysz na ten wątek, właśnie teologiczny tego filmu? Ono on zdecydowanie bardzo pogłębia, daje pewien wymiar, którego mi czasami brakuje w, w, w filmach. Szukam takich film, filmów, które są wielowymiarowe. Ale tutaj to jest pewien sprawdzian, że ta, że ta wiara jest opowiedziana w sposób bardzo literacki. Tutaj filmowość oczywiście to jest filmowe, ale w specyficzny sposób. To nie jest opowiadane klasycznie scenami, tylko to jest opowiadanie jakimiś takimi ciągami skojarzeniowymi i prowadzone jest przy, jednak przez bohatera cały czas. Buduje napięcie konwicki przy pomocy no, takiego, tej zapowiedzi, że za chwilę zabije człowieka. Prawda? My wiemy, no, ci, którzy znaliśmy konwickiego, że to był jego taki bardzo istotny temat. Bardzo istotny temat. Teologia i wiara w ogóle w całej twórczości Konwickiego bardzo istniała, ale moim zdaniem wielowymiarowa teologia jako tajemnica nie do rozszyfrowania. Tak, tak jako właśnie do wątpliwości. To, to była siła jego również no, książek. Książek tym, tak. co, co, tym co, co pisał. A jeszcze jedno, no bo tak A. też chciałem przypomnieć, ponieważ y, 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 książki Konwickiego nie są w tej chwili wydawane. No, nie, ma, nie ma zbioru ce, 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 całego zbioru. I też się zastanawiałem, jak, czy te książki, na ile one się zastarzały, na ile się y, y, nie zastarzały. Ale chciałem sobie też sprawdzić tutaj, czy film się zestarzał. Otóż moim nie zdaniem zestarza. się nie zestarzał, nic. Y -y. I ten film no, jest również filmem o wojnie, to dzisiaj znowu się no, tak. staje się niezwykle aktualne. Ta wojna tam jest y wspominana przez niej tak jakoś zwyczajnie, że to jest była młodość. To, to jakaś zwyczajność pa, wszystkim. Pa, ale jest. pamiętam, co mi kiedyś Łapicki powiedział, że mówił, że jak się zaczęło powstanie, to on czuł, że ma pół godziny życia. Mhm. Tak. Tam jest takie piękne zdanie, które mówi Holubek. Strzela się tylko do wolnych ptaków. ptaków. Tak, ptak, ptak, do ptaków na wolności. Ja bym chciał zacytować właśnie tadeusza Konwickiego parę zdań, żeby pozwolić bo on ja to sobie znalazłem dokładnie w 1972 roku mówił o tym filmie, że ta przygoda rozgrywa się w, w trybie warunkowym. Bohater jak gdyby zakłada sobie możliwość poruszania się w czasie. Wszystko odbywa się w czasie wymyślonym, wykreowanym przez niego. On sam go odpowiednio Dozuje, przeinacza, wchodzi w ten czas, wycofuje się z niego, albo zakłada takie warianty, które się nie zdarzyły, ale mogły się zdarzyć. Tak. Czyli ten, ten A tryb świad... warunkowy w tak. filmie wydaje się, że jest niemożliwy. No bo film opowiada zwykle w czasie, kiedy się dzieje, prawda? Albo pojawia się czas przeszły jako retrospekcja. Czas przyszły się właściwie w filmie nie pojawia. No, czasami tam nie wiem, są takie ujęcia, które przewidują przyszłość. Ale ten tryb warunkowy, o którym powiedziałeś, jest piekielnie trudny do realizacji, ale dla konwickiego autora było to coś bardzo naturalnego. Bardzo naturalnego. Ten film jest zresztą nawaszarowany takimi fantastycznymi zdaniami, które wokół tego jednego zdania można już ułożyć jakiś jasne, To jedno zdanie, które powiedział ojciec, że życie składa się ze wstydu, reszta z wyrzutów sumienia. To są wspaniałe, wspaniałe zdania. Może na teraz oddajmy tak. głos Państwu i ktoś chce zapytać? No po tylu filmach taki film to e, spore wyzwanie. E, jak się cały tydzień siedzi w kinie. Ale dziękuję za to, mistrzu. E, wspaniali aktorzy w pierwszym, drugim planie. O, Drugi plan nadawał, nadawał lekkości w ogóle temu filmowi. E, no i nie wiem, w takim przekazie aktualnym dla mnie, tam było bardzo dużo treści ekologicznych, takich tak, treści tak. o zwierzętach, też które, mnie to już, też mnie to już które dzisiaj jeszcze mnie. Aha, bardziej… Bo ten, te, te, te sceny w rzeźni mhm. to były kręcone przez Staszka Latało, tego operatora filmowego, który zginął na lotce. Mm -hmm. Zaraz po bo filmie Krzysztofa Zanusiego. Bohatera iluminacji Zanusiego i ten, ten, ta rodzina święta na motocyklu to też były fragmenty jego filmu dyplomowego, bo on kończył operatorski w szkole filmowej w Łodzi. Także tu były różne różne frag fragmenty takie. Y, 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 które on by, by, by pozbierał, ale to nie jest kolaż, tylko to no, i ten, ten film ma bardzo ko konkretny nastrój właśnie przez to przez tę funkcję nie do y, tak, Jeszcze takie, taka ma... ostatnia może informacja ode mnie, to, to też jakby w kategoriach technicznych to y, jakby nie było dronów, tak? a te wszystkie zdjęcia z góry Tak, tak właśnie jakby... No ja tak się pytałem, ile, ile ich jest. Ich jest dużo, nie? To było trudne. E, I też podobały mi się takie dwa zabiegi, które, które rzadko kino stosuje. E, to jest taki zabieg mówienia do widza. Tak. Który na Bardzo w dobry. Sprawdzam Z razu mówię, że się sprawdza. Tak, tak od no tak. razu film jest bezpośredni. Tak. Nie? Po prostu dotyka ciebie, nie? mówię do ciebie. Tak, tak. A, a drugi zabieg to też film-filmie. w No tak. Film-filmie. Film-filmie. w Tak. tak. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dobrze. Bardzo dziękuję. Andrzej Bukowiecki. No było to dla mnie wielkie przeżycie, już obejrzenie po raz któryś tego filmu. Tak się złożyło, że po raz pierwszy obejrzałem piękną rekonstrukcję mm. y, cyfrową, też już mającą y, kilka lat. Tak się wydawało, Dwa, że to nowość. A 2015, to 2015 15 rok, ale nie w tym rzecz. Dwie sprawy chcę poruszyć. Uderzył mnie pewien paradoks. Nie wiem, czy y, panowie i państwo zauważyli. Film, jak powiedzieliśmy tutaj, o mandrach pamięci, o czasie prawda. Czyli wydawałoby się, że tworzony też w pewien taki sposób w zamierzeniu jak gdyby impresyjny, chaotyczny, eseistyczny. Tymczasem ma przekornie bardzo precyzyjną strukturę, którą musiał Okonwicki sobie założyć od początku, bo na początku mi mówi, on mówi Łapicki, za 96 minut zabije człowieka. I rzeczywiście po 90, potem jeszcze powtarza za tam 40 i tak mhm. dalej. Czyli to wszystko musiało być, no wiadomo, że montaż może to tak. jeszcze troszeczkę w lewo i w prawo, ale to musiało być bardzo dokładnie, m, m, jak gdyby wymyślone też m, 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 przedtem, a potem stworzone, y, st, 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 robi wrażenie czegoś zupełnie, jakbyśmy, tak jak u, u, u feliniego i 8,5, jakbyśmy mieli. Kamerę, no prawda bezpośrednio w głowie. Z 8,5. Tak, tak są, jakbyśmy tak. są elementy, tak, z 8,5, jakbyśmy mieli kamerę w głowie. Spotkanie z ojcem, z matką, to, 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 formuła 8, 8, 8 tak. to jest formuła 8,5. Też jeszcze mogę Państwu opowiedzieć, no bo Ale jeszcze tego... jeżeli tak, pozwolisz. Tak, proszę cię jeszcze powiem. pozwolisz. No jeszcze jeden wielki współautor tego filmu, ja jestem miłośnikiem sztuki operatorskiej. Ja choda. No, absolutnie Jachoda. I jego współpracownik, operator kamery, stały zresztą Franciszek Kądziołka, tak, jeden z najlepszych tak. naszych szwękierów. No przecież, słuchajcie, to jest 50 parę lat temu. Jak w jednej z pierwszych sekwencji filmu jest ten jakiś taki zupełnie senny bieg przez ten zamglony las. Nie było żadnych stedykiemów, żadnych tam innych zabawek, prawda? To jest, to jest, to jest coś po prostu no, niebywałego. I, i, I ten, więc tutaj, i muzyka koniecznego. Oh. Tak, tak, z... Chyba nie mógł inny tak, kompozytor niż konieczny tak. do tego filmu napisać m, 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 muzyki, no i erotyzm tego filmu. Też tak, nie można go tak, chyba. Tak, no. Przepraszam, Andrzeju. Ale, ale co, dlaczego mi żyć <grym> na dziadek tak? <grym> wiatrę wiatrę. Na dziadek, tak. No, żeby taki element humorystyczny dobrze, no, to jest Dobra ale... rzecz. Tak. Nie, bo ja by, 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 Kobiety Byłem Kobiety w ogóle byłem kobiet ś... w życiu jak, by, by, jak tak. to wyglądało wtedy. Był ten stolik w czytelniku, który był stolikiem łapickiego, konwickiego i Holubka. i genialnego Ale również Ireny Szymańskiej, która była szefową Czytelnika e, Gottesmana i e, Konwicki tam przyniósł ten scenariusz i oni wszyscy go przeczytali. Ten stolik dyskutował o tym filmie, jakie są niebezpieczeństwa, na co ma Konwicki uważasz. Nie, e, b, była to dyskusja bardzo literacka, bo Konwicki e, b, on nie był rasowym filmowcem. Ale był wybitnym filmowcem, bo nie miał żadnej szkoły. On na planie siedział gdzieś z boku, jak podparty tymi pięściami, i przyglądał się temu, co się dzieje. A Jachoda to kręcił. No. Także to, to był bardzo spokojny reżyser, który sobie siedział z boku i obserwował, co się dzieje, obserwował, ale, jak powstaje jego film. Ale popatrz, jaki Wendek, jak na fantastyczny reżyser, jak jest znikanie chłupka zrobione, to cofanie się do bal na balkonie do tyłu, prawda? wcięcie mhm. i jego już nie ma, a my jak gdyby w pamięci naszej głowie widzimy, że on gdzieś. no… A ujęcia na Pałac Kultury, no to przecież Konwicki mieszkał w Warszawie z, na balkonu. Na I stała i z, z balkonu balkonu stą. widział Pałac Kultury. Widział Pałac, Pałac Kultury. Tak i on nawet mówił, że on chciał, żeby w tym filmie był w każdym ujęciu widoczny Pałac Kultury, no jako symbol wiemy mhm. wszystkiego, wszyscy, wszyscy tak, czego. Tak, nawet jak nawet na dworcu gdańskim <laughs> tak, tak. oni odjeżdżają, to widzimy ten, ten, ta scena marcowa 68, to tak. jednak z daleka widać Pałac Kultury też. <laughs> Dlaczego tak. reżyserzy teraz nie robią tego kalibru filmu, tego, tego typu? No właśnie, dobra, to teraz inaczej, no to skoro tak, no to dlaczego... nie? Ale dlaczego? dlatego też, że nie umieją. A, a, a to, to jest inna sprawa. Co pan podpatrzył u Konwickiego na planie? No właśnie, I, y no właśnie to, że, że, że siedział z boku i przyglądał się swojemu, swojemu filmowi, no. Tak, się, ta, 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 że, bo w filmie bardzo dużo rzeczy, on to wiedział, bo był bardzo inteligentny, że dzieje się niejako automatycznie. To, żeby, żeby samo przejście, a, a ponieważ nie, nie ma tu żadnej, ani jednej klasycznej sceny filmowej, tylko to jest zupełnie inna materia, zupełnie inny sposób, sposób opowiadania, bo właściwie to jest jedna wielka sekwencja. Cały film jest jedną wielką sekwencją. Snem takim, tak. A w, w, w tym film, wo, wo, w sen, nie, ma, nie ma żadnych zasad. I on nie podporządkowywał się żadnym zasadom dramaturgii. prawda? Jeszcze na drugą rzecz ch chciałem zwrócić uwagę. E, bo wiadomo, jak była Warszawa ważna dla Konwickiego mm. i jak ona tutaj została sfotografowana mm. przez Jachody, prawda? Tak. E, w, w, ani we wcześniejszych, w żadnym filmie, ani później on już nie wracał do tego. On w książkach, non-stop, ta Warszawa była obecna, a w filmie to jest jedyny film Konwickiego, gdzie ta Warszawa tak jest pokazana. E, ta Warszawa, bo na przełomie lat 60., -tych, 70. -tych było bardzo dużo filmów, które pokazywały Warszawę. Tam wiadomo w taki czasami pocztówkowy sposób. Tak, dokładnie, rok wcześniej. A tutaj ona jest zupełnie inaczej pokazana. Ona jest świetnie tutaj sfotografowana właśnie przez Jachodę. To, to też robi niesamowite wrażenie, jak to zostało pokazane. I trzecia rzecz, już ostatnia, ta muzyka, o której wspomnieliśmy, ona jest przetworzona przez te tematy, które się pojawiają. Jak się pojawia ten wątek cerkiewny, to ona jest zaaranżowana właśnie na, na cerkiewną. Jak ten ostatni wątek partyzancki, tam jest takie partyzanckie nucenie tej samej melodii. I to jest Samo niesamowite, w to, tak, tak, tak. To jest w kilku miejscach powtarzane, przetwarzane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dla mnie ten film dzisiaj, uświadamiając ma taki kontekst czasu. On powstawał w 1971 roku. W tym samym roku, no nie przypadkiem, Kieślowski zygadło kręcą robotników 71. Tam są wątki dokumentalne. Tak. Tam mamy twarze, tam mamy tą ciężką, potwornie ciężką pracę ludzi, którzy dźwigają tą szynę, prawda? I taki dialog, że przecież teraz miało się pracować inaczej. Wszystko tak. miało być lżejsze. Ja myślę, że ten minorowy nastrój, który wnosi również muzyka, to jest ten nastrój na upadku nadziei jednak. Bo po 70. roku, no jesteśmy tutaj parę metrów od pomników, prawda? Tak. Była pewna nadzieja, że coś pójdzie w inną stronę. Niestety nie poszło. Skąd, zdaniem panu, właśnie taka obecność tych twarzy? One zawsze najbardziej wzruszają te prawdziwe twarze. Nie aktorzy, ale właśnie. To jest poetyc. Prawdziwe, prawdziwe, to kręciliśmy to w czasie po, po, pochodu. I to, nie no, my, myślę, że tu chodzi o pewien b, b, tworzenie poetyckich kontekstów że taki poetycki film niby oderwany od rzeczywistości, a tutaj dokumentalne twarze umiejscowienie dokładnie w tym miejscu i ten kontekst Warszawy też jest przecież dokumentalny. I to jest jakby pewien rodzaj poetyckiego, skojarzeniowego myślenia. To, to... Znaczy, nie tyle polemika, co może uzupełnienie, dlatego że tutaj sobie po prostu wymieniamy się informacjami historycznymi. To, że ten film powstał w 71 roku, już, że tak powiem, jak to się mówi, zagierka, tak? Już po, po, po no, 70. Premierę miał w 72. -m, 72 -m, to jednak był tak. Jerzy Stefan Stawiński w notatkach scenarzysty napisał bardzo takie piękne zdanie, że jak nastał Gierek to ta, ten, ten wolno, ta wolność, to nie, teraz cytuję niedokładnie, to nie był taki jakiś wielki ogród, jak po 56., ale jednak taki mały zagon jednak powstał. Ten film by w poprzednim, że tak powiem, etapie perelowskim no nie miałby szans, zwłaszcza no, no między ale, 68. rokiem a… Ale, a, ale, ale a. Zobacz, no. zobacz, bo to w 68. roku… Przecież Wajda nakręcił wszystko na sprzedaż. Tak. To, to, to też jest znakomity film, i Genialny z, film. z wystawą Wróbleskiego, prawda? I tak. Ta, ta, także to też nie zawsze się zgadzało, filmy nie zawsze się zgadzały z nastrojem politycznym. Ale chodzi o to, że to jest jeden z tych filmów, który skorzystał troszeczkę na tym, na tym niewątpliwym takim, no jednak. No i oczywiście też zwróćmy uwagę na, na, na taką ironię tutaj w tym filmie, która się, się pojawia. A która tak, tak fantastycznie zafunkcjonowała w, apok w apokalipsie, prawda? E, e, nie w, apokalipsie, w... No, no apokalipsie, a, apokalipsie. apokalipsie. No, apokalipsie. Niestety, sfilmowanej przez Kostę Frasa. także ja to może tak, tak, drogi. Tak, <laughs> Przepraszam. No. <laughs> Z jednej strony miał możliwość powstania właśnie po tym 70 roku, ale z drugiej strony pamiętajmy, że po premierze on był pokazywany tylko w kinach studyjnych. Był, miał tak, bardzo wąskie tak, yy, rozpowszechnianie. rozpowszechnianie. A druga rzecz, słyszałem taką informację, że on był zaproszony do konkursu głównego w Cannes i władze się nie zgodziły na to, żeby ten film tego nawet został, został, został wydany. Tego nie wiedziałem. Ja, to, ja to gdzieś to przeczytałem. To było, to, to, to było możliwe. No bo jednak władze wysyłały filmy, ale polityka władz była mniej więcej taka, że jeżeli był gdzieś film niewygodny dla władz, a położenie na półki też było niewygodne. W związku z czym robiło się małą kopię, ilość kopii w Polsce, a chwalono się wolnością na tym, na, na świecie. Tak samo, tak samo robi Iran w tej chwili. No tak. I w tym samym roku trzeba zrobić tę miłość też w taki tak. sposób było pokazywane w takim wąskim rozpowszechnianiu. Ja bym chciał jeszcze tutaj y, ta, coś takiego osobistego powiedzieć, że jest tam taki fragment już w końcówce filmu, kiedy y, to chyba jednak mówi Max Holubek te słowa o tej, o tej potrzebie bilansu, czy Andrzej to mówi chyba, Andrzej, Andrzej to mówi, o tej potrzebie, że, że nas zmęczy potrzeba bilansu, ciągle wszystko podsumowujemy, podsumowujemy, i tej sumy nie ma. Jest puste miejsce, gdzie powinna być ta suma. To, to jest zdanie, które mhm. pamiętam, ja ten film już wielokrotnie widziałem, muszę powiedzieć też szczerze. E to jest zdanie, właściwie wyko wykorzystuję je, wykorzystałem już je kiedyś na pogrzebach. <grybujesz> Również, żeby nie, pod nie podsumowywać, że to gdzieś potem Gdzieś jest to puste miejsce. Pamiętajmy o człowieku, tak? Ostatnia no, rzecz, no, no bo tutaj są przecież... Już. Z, dla Ciebie wasza rzecz chyba bardzo istotna, o tym nie powiedzieliśmy. No są zaświaty w tym filmie, jest ten inny świat, tak? To jak no, to z komentujesz? No, zaświaty, wiesz, ja zawsze... Z tym piekłem tutaj jest bardzo ładnie, no, to jest właściwie... W tym filmie to piekło jest jednak w nas ostatecznie, tak by można zinterpretować. Ja jestem zwolennikiem... Tezy ojca Wacława Chryniewicza, wielkiego polskiego teologa, już nieżyjącego, największego, on zmarł parę lat temu, tej teorii apokatastazy, że jednak piekło ostatecznie jest puste. Bo czy Bóg absolutnie miłosierny chciałby kogoś skazać na wieczne Potępienie, więc bym tak tego się trzymał. Więc już kończąc, jeszcze na koniec jedno zdanie z tego filmu, żeby, żebyśmy się tak jak Andrzej cofali czasami w czasie, żeby spotkać jeszcze raz tych, których już wśród nas nie ma i tych, których nigdy nie spotkaliśmy. Dziękujemy.